Na dworcu kolei podmiejskiej w Warszawie rozpoczęto oględziny o godzinie 8:32. W toalecie publicznej damskiej ujawniono zwłoki ludzkie. Co się kurwa tak trzęsiesz? Tak jest nasz zawód, koniec. Jak pan myśli, co się dzieje z takimi dziećmi po śmierci? Pewnie nic. Wstawaj! Prosiłbym, żeby Ola została u państwa, dopóki się całkiem nie wyleczy. Olga, jest zajęcie, już zaczynam, chodź. Nie wyjdzie stąd, póki nie zje. No jedz, kurwa, bym się jarać chce. Co chciałabyś powiedzieć ojcu? Nie mogę na ciebie patrzeć. Nie rób scen ze mną to. Chciałabym mu jebnąć. Niech się pani nie wtrąca, dobrze? Za to, że mama umarła. Wie pan, że często nasi zmarli bliscy biorą na siebie zadanie, żebyśmy my tutaj mogli przejść przemianę duchową? Ola, bardzo długo się zastanawiałam, czy ci to powiedzieć, ale twoja mama chce się z tobą spotkać. Czułam bardzo silne wibracje ze strony zmarłej osoby. Trumna w wodzie stoi. Rury wywaliły w tym miejscu i podmyło to wszystko. Trumny się pomieszały, ale... To są po tej mojej żony. Ona prosiła mnie o pomoc w kontakcie z panem. Wieczorem dostałam przekaz. Przekaz? Tak. Pan pewnie w to nie wierzy. Szczerze mówiąc, nie. Co to jest według pani? O tym wiedziała tylko moja żona i ja. Nasi bliscy zmarli są przy nas. Nie wierzę w to.